Integracyjny program edukacyjny. Miej obraz osoby niewidomej. Filmy edukacyjne dla dzieci. Czym się różni świat niewidomych od urodzenia, od świata osób ociemniałych? Część druga. Dzień dobry, witamy Was w drugiej części naszego filmu, w którym porównujemy świat osób niewidomych od świata osób ociemniałych. Są z nami Kasia Nowak, która jest niewidoma od urodzenia, i Łukasz Waruch, który stracił wzrok w wieku dorosłym. Witamy. Witamy. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Cześć. A oto moje kolejne pytanie. Kasiu, ty kiedyś wspomniałaś coś o kolorach. Tak, że potrafisz sobie je wyobrazić, prawda? Mhm. I powiedz, jak to wygląda u ciebie? To znaczy, tak jak wspomniałaś, osoba niewidoma próbuje sobie jakoś wyobrazić kolory, taka jak ja, jak wspomniałaś, tak. A ja jestem osobą niewidzącą od urodzenia, która nawet nie ma tak naprawdę takiego pojęcia, czy jest jasno, czy jest ciemno, bo nie widzę nawet światła. Są osoby, które widzą na przykład światło, a ja nie widzę nic. I tym bardziej dla takiej osoby wyobrażenie sobie koloru jest bardzo trudne. Polegało to na tym, że wiadomo, czy rodzice opowiadali mi o tym, że jest na przykład kolor czarny, kolor biały, kolor zielony, kolor niebieski. No właśnie, tylko jak sobie, z czym sobie to skojarzyć? Z czym sobie to skojarzyć? I dla mnie to była absolutnie czysta abstrakcja. I kolor czarny, na przykład usłyszałam z książek, z jakichś bajek dla dzieci, że nie wiem, czarownica może mieć czarny kolor włosów, albo noc może być czarna, i wpadałam w totalne kompleksy, że skoro mam czarne włosy, to jestem pewnie osobą złą, charakterem złym. Kiedyś przyszła sąsiadka i powiedziała do mojej mamy, jakie ta twoja Kasia ma czarne włosy, a ja się załamałam i sobie myślałam, to ja jestem okropna. Biały kolor kojarzył mi się zawsze ze śniegiem, bo wiedziałam, że śnieg jest biały, zielony z trawą, czerwony z chorym gardłem, bo słyszałam, że na przykład chore gardło może być koloru czerwonego. Bardzo dobre skojarzenie. Ale tak jak mówię, to jest taka wiedza nabyta. Mówi się, że są kolory ciepłe i zimne. No biały jest chyba zimny, no śnieg jest zimny, ale to jest taka wiedza, którą po prostu nabyłam. Natomiast tak naprawdę do końca nawet poniekąd nie rozumiem tego, co mówię, bo nie widziałam nigdy kolorów. Są czytniki kolorów, przyukładamy i mówi jaki kolor, ale jaki kolor do którego dobrać w sensie rzeczy, to nie wiem. No nie jest to takie proste dla osoby niewidomej, oczywiście. Rzeczywiście. A Łukasiu, jak u ciebie to wygląda? U mnie całkiem inaczej, w przeciwieństwie do Kasi, ponieważ ja przez 26 lat swojego życia bardzo dobrze widziałem, więc widziałem bardzo, bardzo dużo kolorów. Tu mi się jeszcze nasunęło takie skojarzenie przy tym, co mówiła Kasia, że w stosunku do osób niewidomych od urodzenia no trzeba być chyba bardzo precyzyjnym, bo przecież używamy takich określeń czy takich nazw jak czarna jagoda albo czarna porzeczka, a przecież ani jagoda, ani porzeczka wcale nie są czarne, prawda? Jagoda ma taki kolor, powiedzmy, fioletowy z takim nalotem, a porzeczka jest taka bardzo, bardzo ciemna, też można powiedzieć chyba fioletowa, tak mi się wydaje, nie? Raczej tak. Tak samo jak z kolei ja byłem mały i przychodziłem z dworu i moja mama mi mówiła, dziecka, kiedy masz czarne ręce, idzie natychmiast umyj, prawda? Tak. No to wiadomo, że te ręce nie były czarne, tylko po prostu były tak brudne. Tak się potocznie mówi. Więc no mówię, wydaje mi się, że tłumacząc kolory osobom niewidzącym od urodzenia trzeba być precyzyjnym. Natomiast u mnie, jak już wspomniałem, jest o tyle łatwiej, jest mi sobie wyobrazić kolory, bo ja je kiedyś widziałem. Mało tego, z wykształcenia mojego, a jestem technologiem odzieżowym, mogę czerpać do tej pory, dlatego że ja pracowałem z kolorami, pracowałem na kartach kolorów, w których było kilkanaście odcieni czerwieni, kilkanaście odcieni żółci, zieleni i tak dalej, prawda? Bo wiem, że oprócz podstawowych kolorów zielony, niebieski, czerwony i jaki jeszcze jest podstawowy? Żółty? Chyba żółty. No to mamy mnóstwo pochodnych. Jest zgnita zieleń, prawda? Jest jeśli chodzi dużo o czerwień, są zieleni, dokładnie amarant, no albo właśnie. Kolor biskupi, kolor ekri, kolor khaki i tak dalej, i tak dalej. Akwamaryna, cynober. Także mnóstwo nazw kolorów, które nie do końca nawet je kojarzymy. Ja miałem szansę te kolory kiedyś poznać. I dzięki temu, mówię zawsze, że życie mnie troszkę przygotowało do tego mojego niewidzenia, bo teraz mimo, że już od 15 lat nie widzę, to jednak większość tych kolorów
pamiętam. Z czego wniosek, że naprawdę warto uczyć się i poznawać, bo nigdy nie wiadomo, co kogo w życiu spotka. I co kiedy nam dokładnie się może przydać. Dokładnie. Tak to wygląda. Och, a powiedzcie, jak wyglądają wasze sny? Może Kasia najpierw. I znowu jestem przypadkiem szczególnym, bo nie widzę od urodzenia, tak więc można by się było zastanawiać, że skoro nie widzi się nic, nie widzi się to światła, nie powinno się nic śnić, to się prawda? Nie powinno się śnić. A to tak nie jest. Takie osoby jak ja śnią i mają sny i różne, i piękne, i smutne, i czasem straszne, ale takie osoby śnią za pomocą dźwięków, za pomocą zapachów. Taka osoba w śnie wącha, taka osoba w śnie słucha, dotyka, no ale wiadomo, nie widzi. Jak na przykład śni mi się kolega siedzący obok mnie, Łukasz, to mi się śni to, że na przykład z nim rozmawiam, śni mi się jego barwa głosu. Ja wiem, że to jest on, bo już jego barwę głosu na przykład znam. Ale nie mam do końca wyobraźni, chociaż czasami zdarzyło mi się, że na przykład jak śniła mi się jedna z moich koleżanek dopiero co poznanych, to śniło mi się, że idę z nią pod rękę i jest bardzo, bardzo wysoka i niestety byłam w błędzie, bo okazało się, że jest podobnego wzrostu jak ja. Także takie osoby śnią. Ale śnią właśnie. Może to jest też po prostu wyobraźnia nasza, prawda? Chyba tak, chyba to jest po prostu rodzaj tego, że wyobraźnia nam pracuje, ale no, nie powiem tego, czy moje sny są kolorowe, chyba że użyjemy metafor. Mogę powiedzieć, że nie wiem, może jakieś piękne, barwne z racji zdarzy, ponieważ coś mi się pięknego przyśniło. Ale tego, czy mam sny kolorowe, nie wiem. Pewnie nie mam, bo nie widzę nic. A jak to, Łukasz, u Ciebie wygląda? Czy Ty w snach, ponieważ Ty kiedyś widziałeś, prawda? Czy Ty widzisz? Tak, w snach właśnie widzę. To znaczy, śni mi się, że jestem osobą niewidomą, ale widzę. To tak bym trochę oszukiwał w snach wszystkich dookoła. Ale też nie oszukuję, bo ci ludzie, którzy mi się śnią, też wiedzą, że ja nie widzę. Bardzo często mam takie sny. Czy te sny są kolorowe? Są kolorowe, ponieważ wszystko wokół nas ma jakiś kolor. A ja mam sny stworzone z obrazów, które mój mózg zapamiętał z czasów, kiedy widziałem, prawda? Czyli widziałem różnego rodzaju obrazy, widziałem ludzi, widziałem rośliny i tak dalej, cały świat. W związku z tym mój mózg to zapamiętał, no i teraz w snach to odtwarza. Oczywiście sny są zawsze abstrakcyjne, to znaczy różne dziwne rzeczy nam się tam nakładają. Dokładnie. I tak dalej. Tworzą też nam się, nawet osobom widzącym, tworzą się sny całkowicie, jak to się mówi, wzięte z księżyca, prawda? Bo tak, śni ci się twoje mieszkanie, które wcale tak nie wygląda, tylko wygląda zupełnie inaczej. Tak. Więc ja też tak mam. Ale u mnie jest ciekawostką to, że czasami śnią mi się ludzie, których nigdy nie widziałem, a w snach ich widzę. A bierze się to stąd, że na przykład moja żona Ola często opowiada mi właśnie, jak wy wyglądacie, jak wygląda Kasia, jak wyglądasz ty, Karolina, czy jak wygląda Justyna, która nas tutaj kręci. I ja sobie wyobrażam taką osobę i potem mój mózg gdzieś zapamiętuje ten obraz i takie osoby mi się śnią tak, jakby mnie normalnie. No to musi być bardzo widzą. Ciekawe. No jest to fascynujące i mam stworzony w głowie obraz ludzi, których nigdy nie widziałem i bardzo jestem ciekaw, jeżeli los tak zdarzy, że będę kiedyś widział, to będę, to sobie, sprawdzi, będę tak? sobie mógł porównać to, co mi się, to, co sobie wyśniłem i wyobrażałem z tym stanem rzeczywistym. Także to jest bardzo ciekawy temat. No, dobrze, rzeczywiście. Bardzo, bardzo. A i na koniec powiedzcie jeszcze może, czy osoby niewidome mogą się kształcić i pracować? To może Kasia zacznie. Mogą. Taka droga jest na pewno dwa razy trudniejsza niż droga osoby widzącej. Ale tak, oczywiście też to jest tak, że są różne osoby niewidzące i nie chcę powiedzieć czegoś takiego, że skoro skończyłam oprócz szkół muzycznych dwa kierunki studiów, kulturoznawstwo i filologię polską, to wszyscy niewidomi na przykład tak mogą i tak powinni, bo są też różne osoby niewidome, jedne są bardziej zdolne, inne są mniej zdolne, inne na przykład mogą kończyć szkołę zawodową, a inne właśnie mogą studiować. Wiadomo, że ja potrzebowałam do tego
wsparcia moich rodziców, ponieważ zaczęłam studia dawno temu, w roku 2000, gdzie trzeba było zdobyć różne materiały, trzeba było je skserować, różnie ksero odbiło, więc nie wszystko komputer, nasz program mówiący na przykład mógł przeczytać, więc musiał mi na przykład tato nagrać teksty na dyktafon, wykłady trzeba było odsłuchiwać, cofać parę razy kasetę, żeby usłyszeć na przykład co wykładowca mówi. Taka droga była bardzo, bardzo trudna, ale, no, ale się udało i wydaje mi się, że jeżeli ktoś wspomoże taką osobę, teraz jest z tym już troszeczkę łatwiej, są takie osoby na przykład na uniwersytecie, które, do których takie osoby mogą się zwrócić na przykład o dostosowanie czegoś, to na pewno tak, już o tym jak się kształciłam w szkole muzycznej to opowiadałam. No wcześniej oczywiście było liceum dla osób widzących, to też podobnie było na studiach, też sobie wiele nagrywałam na dyktafon, albo musiałam przepisać notatki. Natomiast no udało się i zachęcam do tego osoby, które chcą coś zrobić w życiu. No, żeby się nie poddawały. Żeby się nie poddawały. Na tyle, na ile im się uda, żeby uwierzyły w siebie. Tak. No, czy takie osoby mogą się kształcić było, tak? Kształcić, pracować, może Łukasz, a jak pracować? Z zatrudnieniem, jak to wygląda no w takim razie? No teraz pięknie wygląda, bo pracujemy właśnie wspólnie. Pracujemy właśnie razem, wygrywamy razem, tak jak nazywa tak. się nasza fundacja. Jestem właśnie w tejże fundacji na stanowisku muzykoterapeuta i jak zresztą widzieliście, prowadzę zajęcia z bajkami muzycznymi w oparciu o bajki muzyczne, więc wykonuję pracę, jeżeli ktoś takiej osobie związaną, pomoże... przepraszam, z Twoim wykształceniem. Jak najbardziej. Także no, to jest taki mój sukces, tak jak tu Łukasz wspomniał, pracuję w zawodzie. Wiem, że z zatrudnieniem takich osób jest teraz różnie, mam różne informacje, niektórym jest jeszcze ciężko. Wiem, że na przykład w niektórych firmach aplikacje nie grają ze sprzętem dla niewidomych. Wiem, że jeszcze nad tym trzeba popracować, ale z tego co wiem, są przypadki osób, które pracują, którym się udało pracować i życzę sobie tego nam, żebyśmy byli osobami aktywnymi. Żeby takich osób było coraz żeby więcej, takich prawda? Osób było coraz więcej, bo praca, pewnie Łukasz potwierdzi, jest tak naprawdę oprócz tego, że ma korzyści wiadomo finansowe, ma wymiar dla osób niepełnosprawnych terapeutyczny. Takie osoby po prostu nie siedzą w domu, nie myślą o tym, co je dolega, jakie mają utrudnienia, tylko o tym, że trzeba wyjść do ludzi, że trzeba coś zrobić, przełamać siebie, pokonać siebie, a to jest też niezwykle ważne. Zgadzam się z tym, co Kasia powiedziała. W moim przypadku, chociaż jakby to, co robię, nie jest w ogóle związane z moim wykształceniem, bo przecież, jak już wspomniałem, jestem technologiem odzieżowym, czyli pracowałem w branży odzieżowej, ale niewątpliwie to, co łączy moje poprzednie życie w czasach, kiedy widziałem i pracę z tym, co robię teraz, to jest praca z ludźmi. I to jest wartość dodana i bardzo się z tego cieszę, że w dalszym ciągu mam możliwość pracować z ludźmi, ale tak jak Kasia wspomniała, to... Czy uda nam się, powiedzmy, kształcić? No ja wykształcenie zdobyłem jako osoba widząca, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żebym na przykład kontynuował wykształcenie. Teraz są stworzone dla osób niepełnosprawnych różnorakie formy pomocy i warunki, żeby osoby niepełnosprawne, już nie mówię tutaj niewidome, ale ogólnie niepełnosprawne, mogły się kształcić. No z pracą rzeczywiście jest gorzej, ale wydaje mi się, że tutaj trzeba uczyć ludzi, wszystkich dookoła, społeczeństwo, że my, nie tylko ja i Kasia, ale my wszyscy, ty, Justyna i wszyscy ludzie niepełnosprawni mogą stanowić, mogą być bardzo wartościowymi pracownikami, dlatego że my wiemy, co to znaczy móc pracować. My to doceniamy, tak. Dlatego że w naszym przypadku jest bardzo ciężko taką pracę tak, znaleźć dokładnie. I my potrafimy docenić fakt, że ktoś daje nam tę szansę, że my możemy wyjść z domu, spotkać się z ludźmi, a w naszym przypadku, to jest bardzo istotne, kiedy my pracujemy w fundacji, która wspiera osoby niepełnosprawne, my sami, że tak powiem, mamy zatrudnienie w tej fundacji, ale też wspieramy innych,
którzy może nie do końca mają tyle wiary w siebie, którzy nie do końca może mają wokół siebie ludzi, którzy by im mogli tą drogę pokazać. I myślę, że to, co robimy, jest doskonałym przykładem, czy my jesteśmy doskonałym przykładem i warto z nas czerpać i po prostu nie bać się życia i próbować. Na tyle, na ile możemy, bo każdy z nas jest innym człowiekiem, mamy swoje lęki i obawy, ale myślę, że warto poszukać w sobie takich pokładów siły i udowodnić samemu sobie i innym, że naprawdę na coś nas stać. Możemy pracować, możemy się kształcić, możemy spełniać się w swoich pasjach i zainteresowaniach. I to jest, Kasiu, piękne, myślę. To jest piękne. Tak więc wygrywajmy razem codziennie i apelujmy tu do wszystkich. Swoje życie. Wygrywajmy razem swoje życie. Dokładnie. Dokładnie. Dziękujemy w takim razie. Bardzo Wam dziękujemy. No. Mam nadzieję, że... Chodź tu, pokaż się ludziom. Tak. Chodź tu między nas. Że dzięki temu odczarowaliśmy troszeczkę. A Justyna się zmieści? Osób niewidomych. Chodź, Justyna, na koniec tu. Popachaj. I sobie wyłączysz kamerę. Dobrze. Dziękujemy. Dziękujemy. Okej. Okay. No to dziękujemy. No. Już? Tak. Już. Tak? Wyłączyłaś? Nie. Teraz wyłączę. Dobra. To taki making of. Najwyżej. Pa, pa. Rozmowę prowadziła Karolina Żelichowska. Opowiadali Łukasz Baruch i Katarzyna Nowak. Realizacja nagrań, montaż i lektor Justyna Margielewska. Fundacja Wygrajmy Razem Łukasza Barucha i Karoliny Żelichowskiej wspiera osoby z niepełnosprawnościami. I Ty możesz pomóc w realizacji naszych projektów, przekazując 1% podatku. Wystarczy tylko wpisać nasz numer KRS w odpowiednie pole zeznania podatkowego. Innym sposobem wsparcia naszych inicjatyw jest przekazanie darowizny na rachunek bankowy Fundacji Wygrajmy Razem. Dziękujemy i zachęcamy do obserwowania naszego profilu na Facebooku i w serwisie YouTube oraz do odwiedzania naszej strony www. Partnerzy projektu. Placówki oświatowe z terenu Dąbrowy Górniczej. Patronat medialny. Telewizja Telpol. Magazyn informacyjny osób niepełnosprawnych Nasze Sprawy. www.naszesprawy.eu i ABC Arte. Patronat honorowy nad projektem Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza. Projekt współfinansowany ze środków gminy Dąbrowa Górnicza.